sympatyków hip-hopu, szczególnie dla tych, którym nie jest obcy hip-hop rodem z Francji. 20 grudnia, czyli w czwartek o 22, będzie można zobaczyć obszerny materiał z imprezy, na której grał DJ Cat Killer. Witam Cię, Cat Killer, w Polsce. Powiedz, ile razy już grałeś w tej części Europy? Oj, wiele razy. Jeżdżę dużo po Europie. Byłem w Szwecji, w Niemczech, w Szwajcarii kilka razy. Czasem jeździmy nawet do Rosji. W Moskwie byliśmy. Ale to jest pierwszy raz w Polsce. I podoba Ci się tu na razie? Tak, to jest duże, fajne miejsce. Dużo ludzi w Polsce kojarzy Cię z filmu Nienawiść Matthew Kasowica. Powiedz, jak to było pracować z tak wspaniałym człowiekiem jak Matthew Kasowic i brać udział w ogóle w kultowym filmie dla całej społeczności hip-hopowej? Tak, wiesz, we Francji to też był kultowy film. Jest właściwie. Myślę, że i w Polsce, i we Francji ludzie, znaczy hip-hopowcy, dorastają w takiej samej okolicy, w takim samym sąsiedztwie, w blokowiskach. Więc to jest dobry film, żeby wytłumaczyć pewne rzeczy, które się dzieją w tych miejscach, w blokowiskach. I kiedy Matthew Kasowic zadzwonił do mnie i zaproponował mi DJ-ski udział w filmie, powiedziałem, nie ma problemu. Potem porozmawialiśmy o muzyce i ustaliliśmy, że będzie tam Edith Piaf i KRS-One i NTM, kawałek o policji. Więc to była bardzo fajna rzecz i to jest wspaniały film. Użyłeś sampla Edith Piaf, o którym mówiliśmy wcześniej. Powiedz, czy używasz dużo francuskich sampli przy robieniu muzyki? Tak. Kilka lat temu na przykład zrobiłem kawałek z Coco Brovas ze Stanów i przy robieniu tego podkładu użyłem starą francuską piosenkę. Im się to spodobało, poczuli ten klimat, zarapowali. To w porządku. Spotkałeś się z nimi przy tej okazji? Oczywiście. Przyjechali do mnie do Paryża, do mojego studia. Ze Stanów. Wiesz, w moim labelu ja pracuję z wieloma osobami ze Stanów. Na przykład z Jerod Damage'a, z Blazi, z M.O.P. Z nimi robiłem kawałek 3 miesiące temu. A jakie masz plany na jakieś najbliższe featuringi ze znanymi? Mam teraz taki projekt z francuskimi, niemieckimi, szwedzkimi raperami, może z Polski też. Taki internacjonalny album. To ma być duży, internacjonalny album, na którym też bym chciał jakieś freestyle, więc może jak poznam takich raperów jak ty, kto wie. Teraz obejrzmy sobie kawałek Cat Killera na żywo, jak miksuje w tym klubie. Na pewno tak jak lubię.